Właśnie. Dobry kamuflaż to podstawa w terenie, efekt naszej pracy, czyli czym lepszy, tym lepsze efekty. Jeżeli jesteśmy dobrze zakamuflowani, nie wypaczy nas ani zwierzyna, ani człowiek, ani tym bardziej monitorujący dron. Ale kochani, przecież my wszystko robimy mając zezwolenia. W poprzednim odcinku były siatki, dzisiaj postanowiłem temat pociągnąć, czyli będzie mowa o namiotach samorozkładających, także zapraszam. No, atrybutem oczywiście każdego fotografa przyrody są nie tylko statywy, siatki maskujące, karimaty i inne wyposażenie, ale na pewno też pracujemy za pomocą namiotów. Oczywiście, kochani, namiot to jest wspaniała sprawa, bo chroni nas przed wiatrem, deszczem, bardzo dobra izolacja termiczna, nam jest dużo cieplej w przypadku jakichś takich opadów czy silnego wiatru. I też co ważne, no jakby nie było, nie roznosimy zapachu wokół. On tak niejako, no w przenośni można powiedzieć, zostaje w środku z nami. Oczywiście tych namiotów na rynku mamy setki, jak nie tysiące. Są różne, ogromne, niemalże hangary, są mniejsze, ale też są i bardzo takie fajne, kompaktowe. I dzisiejszy odcinek przeznaczę na takie namioty przez nas najczęściej używane, czyli od tych klasycznych, przerobionych pod nasze potrzeby. No i też również będzie, no według mnie, nowość, ponieważ ja nigdzie wcześniej takiego namiociku nie spotkałem, a pokażę Wam, bo naprawdę warto. Takie namioty, moi drodzy, ja bym podzielił w sumie na takie dwa rodzaje. Z takimi pałąkami oraz samorozkładające, czyli rzucamy na trawę, 3 sekundy są rozłożone. No powiem szczerze, ja używam jednego i drugiego. Tego bardziej używam, jak jadę na parę dni, aczkolwiek zamiennie z drugim, który będzie prezentowany. Chociaż z drugiej strony ja uważam, ale mówię, to jest tylko moje zdanie, że ten namiot nie nadaje się na szybkie akcje. Słuchajcie, ja sobie nie wyobrażam, żebym te pałączki plastikowe przekładał tutaj w tym materiale do samego końca jeden, drugi, a jest trochę zabawy, no moje około 4 metry z jednej, z drugiej strony i się z tym po prostu bawił w nocy czy chociażby nad ranem. To po prostu nie ma sensu. Dlatego tak naprawdę, znaczy on jest fajny, owszem, ale bardziej do pikniku. No i jeszcze jedna rzecz, która mnie w nim osobiście bardzo denerwuje, to jest kolor. No niestety, to był najciemniejszy, jaki był. Oczywiście zawsze każdy może powiedzieć, że można go przemalować sprayem, bo też takie widziałem i to się sprawdza. No ale też, no po to mamy siatki, prawda? Ja oczywiście namiot stosuję bardzo często, częściej generalnie aniżeli siatkę, aczkolwiek to zależy, ale stosuję go do gatunków puchliwych. Ja na przykład zrobiłem znane Wam moje żołny. Zrobiłem oczywiście dzięcioła czarnego, karmiącego młode. Również szpaka budującego swoje gniazdo. Jak również wiele, wiele, wiele innych. Teraz, moi drodzy, trzeci z kolei namiot. Nie ukrywam, że mój najbardziej ulubiony. Przypadkowo go kupiłem w jakimś sklepie z militariami. No niestety nie mogłem go zobaczyć, jak wygląda w środku. No, sprzedawca nie, po prostu nie chciał go otworzyć. Ale po otwarciu, jakaż miła niespodzianka. Ja ten namiot doceniłem, kiedy fotografowałem brodzące. Byłem nad brzegiem stawu. Słuchajcie, milion komarów, ja w środku, żadnego ukąszenia, w ogóle nic nie miałem. A namiot niemalże był czarny. Dlaczego go tak uwielbiam? Słuchajcie, cały pokryty jest moskitierą. To jest właśnie ten jeden powód. Po drugie, cudowna
cudowny przewiew mam w środku, szczególnie fotografując na przykład późnym popołudniem, lipiec, czerwiec, sierpień, gdzie te upały dają nam się we znaki. No i trzecia rzecz, której tamten nie miał, wspaniała widzialność. Nawet kiedy nakryję go siatką maskującą. To jest, moi drodzy, widzę do środka tego namiotu. Zobaczcie. Więcej widać, aniżeli by się mogło wydawać. Ten namiot oczywiście jest przygotowany pod moje preferencje, dlatego na przykład zauważyliście, że tutaj jest wycięty, to jest oczywiście początek na obiektyw. Jeżeli już o tym mowa, słuchajcie, jeżeli macie swój namiot i tniecie ten otwór, czy wycinacie pod obiektyw, zróbcie go większy. Zróbcie go większy dlatego, żeby namiot cały nie poruszał się wtedy, kiedy wy operujecie obiektywem. Miałem pytanie, czy używam statywu w środku. Powiem szczerze, że tak. I mam do tego celu specjalnie go przerobionego. Słuchajcie, te nogi, ja specjalnie tutaj dwie sekcje wyrzuciłem, żeby on był krótki. Oczywiście stawiam zawsze wszystko na pająka. Zobaczcie. I nie ma żadnego problemu. Także ten otwór jest na wysokości mojego obiektywu. Jeśli nie chcecie się tarabanić ze statywem, to używajcie torby fotograficznej. To przecież w czymś ten sprzęt zawsze przenosimy. Mniej więcej ona jest taka, średnio, każda torba fotograficzna, plecak fotograficzny. Kładziemy przed, na to statyw, mamy stabilizację, nie ma problemu. Jak stawiacie statyw w namiocie, zróbcie sobie więcej miejsca. Nie stawiajcie go w ten sposób, że nogą do siebie, tylko postawcie go tak. Zaoszczędzicie wtedy bardzo dużo miejsca. Ta noga na zewnątrz. To, że wystaje, nie ma żadnego problemu. Zwierzęta i tak nie zwracają, przecież nie wiedzą, że to jest noga statywu. Równie dobrze może to być jakiś korzeń. I też pod taką nogę statywu ja tutaj sobie taką dziurkę, nie wiem czy ją widać, po prostu wyciąłem. Jeszcze, moi drodzy, na koniec została nam taka jedna fajna rzecz, czyli bardzo istotna, o której jakoś nikt z fotografów nigdy nie mówi. Bawię się takim pojemnikiem, nieważna jaka firma, po dwulitrowym napoju. Siedzimy sobie w czatowni, pijemy herbatę, pijemy kawę, jemy śniadanie, pierwsze, drugie. No i w pewnym momencie nam się zaczyna chcieć ciusiu. Ja wiem, że to wydaje się śmieszne, ale moi drodzy, znam osoby, które po prostu zepsuły sobie zasiadkę. Nie wytrzymały, musiały wyjść. My nie możemy wyjść. Skoro już czekamy, poświęciliśmy ten czas na dojechanie, na wstanie w nocy, wyjść nie możemy, bo będziemy mieć już po zasiadce. Dlatego obowiązkowym wyposażeniem każdego fotografa przyrody w namiocie jest niewątpliwie nasz przenośny Toy-Toy. Nic z tego, nie będę prezentował użycia. Moi drodzy, jeżeli chodzi o namioty, te profesjonalne, tak zwane amerykańskie, one są po prostu bardzo drogie. One są super zrobione, z wytrzymałych materiałów, super podłogi mają, te ścianki wszystkie boczne, owszem, ale kosztują niestety nawet i 10 razy więcej od takich naszych standardowych. Kani, ja ten namiot kupiłem w Decathlonie, 40 parę złotych i uwierzcie mi, tak samo się rewelacyjnie sprawdza, jak ten za kwotę 800 czy 900 złotych. Oczywiście, my rozjawiam cię tak w dużym skrócie podpowiedziałem, jeżeli chodzi o te namioty, bo to jest temat tak naprawdę rzeka, można mówić w nieskończoność i poświęcić wiele odcinków. Są takie pomysły takie najbardziej praktyczne, czyli kupujemy, przerabiamy pod własną modłę i po prostu cieszmy się zdjęciami. A teraz moi drodzy, jeszcze jedna sprawa za pamięć. Słuchajcie, do mnie piszecie, mailujecie, wiele pytań zadajecie odnośnie wielu rzeczy. Począwszy od nieszczęsnych zezwoleń, które wam spędzają sens powiek, a skończywszy na
takich innych sprawach, jak na przykład zabezpieczyć sprzęt przed wodą, jak się fotografuje na przykład w deszczu, co ja robię. I te wszystkie pytania ja sobie spisałem, te najczęściej powtarzane. Ja poświęcę odcinek jeden, żeby na nie wszystkie dokładnie Wam odpowiedzieć. Oczywiście widzimy się już niedługo, 2 tygodnie, myślę, że maksymalnie 3. Mówię dlatego 3, się tak zabezpieczam, dlatego że ja po prostu jestem w terenie też, ciągle pracuję. Także zapraszam, uzbrójcie się w cierpliwość. Także niebawem się widzimy. Fajnego światła, udanego polowania. Trzymajcie się. Cześć.